Góra Krzyży niedaleko Szawry na Litwie jest jednym z wielu sanktuariów pod gołym niebem. Znajduje się tam niezliczona ilość krzyży, od kilkumetrowych do całkiem maleńkich. Są wśród nich krzyże rzeźbione, bogato zdobione, ale są też bardzo skromne. Długo stałem pośród krzyży. Cisza i te krzyże. Co w nich jest? Ból, wdzięczność, może żal po stracie kogoś bliskiego, a może wołanie w sytuacji beznadziejnego rozdarcia. Nie wiem. To tajemnica krzyży. Próbuję zostawić swój, wetknąć pośród inne. Odchodzę i nagle patrzę, a on idzie za mną. Nie dał się zostawić. Pomyślałem sobie, żywe krzyże idą z nami. Chciałem się uwolnić, ale jednak mój krzyż ma swoją górę, moje życie. Więc go biorę ze sobą. Nie jest wygodny. Czasem odzywa się niespodziewanie i uwiera w życiu. Ale Wielki Piątek jest mi miły. Całuję go i oswaja się z moim krzyżem. Może po mojej śmierci ktoś postawi krzyż na pamiątkę i zostanie on na Świętej Górze. Teraz jednak muszę go nieść. Moi drodzy, warto wiedzieć jeszcze za życia, jaki jest nasz krzyż. Pandemia obnażyła życie, odarła je z dodatków. Jest ono w tych dniach najprawdziwsze. Zabrakło ozdób, jakimi są spotkania, dyskusje, obrzędy. Zostało samo życie. Życie takie, jakie jest. Ogołocone życie. I w takim życiu wyraźniej widać krzyż. Żywy krzyż. Gdyby zebrać wszystkie porzucone życiowe krzyże, Święta Góra Krzyży mogłaby stanąć w każdym mieście i w każdej wiosce. W wielu domach krzyże wiszące na ścianach powoli stawały się coraz mniejsze, aż wreszcie całkiem zniknęły. Zastąpiły je różne światowe obrazki. Ale coraz trudniej nam dźwigać krzyż życia. Dlaczego? Bo nie mamy wzoru. Nie wpatrujemy się w nauczyciela niosącego krzyż. Niejeden z nas boi się nawet dziś powiesić krzyż w mieszkaniu, bo uważa, że to znak nieszczęścia. A prawdziwym nieszczęściem jest konieczność dźwigania krzyża bez nauczyciela, bez wzoru. Nauczyciele świata mówią nam, żeby odrzucić maksymalnie wiele ciężarów. Zamiast krzyża podpowiadają znieczulenie, łagodzenie bólu poprzez ucieczkę, porzucenie obowiązku, zdradę osób, a w tle zapomnienie, zamroczenie alkoholem czy narkotykami. Jednak we mgle tego zamroczenia ciągle czujemy krzyż. Możemy go tak nie nazywać, ale ciężar pozostaje ciężarem. Lubię jeździć po starych wiejskich drogach i spoglądać na przydrożne krzyże. Przypominają, że w tym miejscu stało się coś ważnego, może nawet tragicznego, albo że ktoś chciał Bogu za coś podziękować. Najważniejsze są krzyże na rozstaju dróg. Tutaj człowiek musiał podjąć decyzję, pójść w prawo czy w lewo, ruszyć w świat czy powrócić do rodzinnej wioski. Czasem taki krzyż stawał się bramą do innego życia. Innym razem swoimi wyciągniętymi ramionami witał nas powracających niczym marnotrawnych synów z dalekiej podróży. Moi drodzy, pandemia zaprasza nas do refleksji. Co więcej, zmusza do wyborów. Świat, w którym żyliśmy, pozostał za nami. Nowy dopiero się ujawnia. Tak naprawdę znaleźliśmy się na rozstaju. Stoimy na skrzyżowaniu dwóch światów. Nie możemy tak stać wiecznie. Musimy ruszyć w drogę.
Pragnęliśmy zostawić nasz krzyż za sobą, ale on idzie za nami, jak ten mój krzyż na górze w Szawlach. Można go porzucić, powiększając górę odrzuconych krzyży, albo go wziąć ze sobą. Każdy z nas będzie kiedyś umierał. Najspokojniej umiera się jednak na swoim krzyżu.